Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bany. W dzisiejszej mistrzowskiej bitwie, której nie było już tak naprawdę na kanale sporo, mamy T54, prowadzi go Crazy Rocco 117, mapa kopalnie, wersja spotkaniowa, ta łatwiejsza baza moim zdaniem, ponieważ tutaj bardzo szybko mogą sojusznicy dojechać do bazy i jednocześnie, jeśli zdobędą górkę, odcinają przeciwnika od możliwości dekapa. Jak na razie bitwa palce lizać, dzieje się mnóstwo, także poczekajmy na rozwój wypadków, bo to chyba tak nie będzie. Jeśli chodzi o losowanie, no to dziewiątki idealnie dla T5-4. Ostatnio sporo T5-4 grałem ze względu na grind obiekta 140 i T6-2A. Zastanawiałem się, czy nie zostawić T5-4. I niewykluczone, że go zostawię, ponieważ coś ostatnio deweloperzy mówili o konieczności wzmocnienia radzieckich czołgów, takich jak właśnie T-54, jak IS-7 i parę innych, także może być naprawdę ciekawie, ponieważ T-54 już nie jest tym samym czołgiem, którym był, jak jeździłem nim pierwszy raz. Sporo się różni i jest troszkę gorszy, co oczywiście nie wyklucza możliwości zrobienia bardzo dobrego wyniku. I jak widzicie, przeciwnik zaczyna zdobywać bazę, także już trzeba by się zainteresować, ponieważ tam są takie domy, że bardzo trudno jest wyjąć kapującego. Mamy pierwszy strzał na przestrzale, Panzermutz również oddaje, także 1 na 1. Wymiana niekorzystna tak naprawdę dla nikogo. Kolejny strzał nie wchodzi, 0 do 4, także bardzo szybko sojusznicy postanowili zmienić czołg i zagrać czymś innym. W tym momencie udaje się odprawić patona stokowego do garażu, 1 do 4, także miejmy nadzieję, że za chwilę uda się odrobić straty. Co gorsze, trzech przeciwników zdobywa bazę, także potrzebują minuty na przejęcie tej bazy. Niestety jednak uda się znaleźć przestrzał na GW Tigera. GW Tiger w garażu, mamy dwóch zabitych przeciwników, 2 do 5 i wszyscy jak na razie unicestwieni przez Crazy Rocco. Zobaczmy, jak to będzie dalej. AMX 1375 jedzie tutaj. Trzeba się dość dobrze wychylić i sporo się ryzykuje, próbując strzelić do czołgu, ponieważ pokazujemy całą dolną płytę. Jeśli są z tyłu jakieś niszczyciele, których w drużynie przeciwnej jest 3, może być problem. 25 sekund, udało się zresetować RU-251, mimo że już zniknął. Jest teraz okazja zresetować T-29. To również się udało, co daje kolejną minutę na zainteresowanie się bazą. RU-251 obrywa po raz kolejny. Bardzo fajnie znaleziony przestrzał na przeciwnika. RU po raz kolejny trafiony, także być może wypadałoby się na miejscu RU troszkę schować. Mamy tego MX-12T, którego nie udało się ustrzelić z drugiej strony górki, jednak jak się okazało, nic w przyrodzie nie ginie, jest już 3 do 8. W tym momencie kolejny strzał w T-29, troszkę go tu na tej górce ignorują. T-29 w tym momencie patrzy, miejmy nadzieję, dokładnie, nie był przeładowany. Skorpion już się interesuje, a zazwyczaj jak Skorpion się zainteresuje i trafi, to jest minus 490, także warto zwracać na niego uwagę i nie dać mu się w głupi sposób trafić. Próba zgąskowania chyba się udało, jednocześnie otrzymuje trafienie od RU. To aż tak nie boli, ponieważ 261 w tym momencie nie bardzo będzie miał możliwość ucieczki, ponieważ no nie, w zasadzie by się zmieścił. Jest odprawiony do garażu, mamy 5 zabitych przeciwników i wszystkich 5 przez Crazy Rocco. Podejmuje decyzję o zjeździe, to jest oczywiście bardzo dobry pomysł, ponieważ zjeżdża na plecy. Podpalenie, mamy specjalistę 6 zabitych przeciwników. Jest tutaj jeszcze WZ-111-14, czyli dziewiątka. Przepraszam, czas przeszły był. 7 do 10. Także cały czas przeciwnicy zdobywają tą bazę, już tylko jeden na bazie, także potrzebuje minuty 20. Ale prawdopodobnie nie został od początku zbytnio jeszcze trafiony. W tym momencie totalny reset. Tiger 2 również trafia, mamy 3327 obrażeń, będzie gąska, będzie odprawienie do garażu, czyli mamy już 7 przeciwników. Do tej pory jeszcze jedna ósemka zabiła jednego i to tą WZ-tę przed chwilą. Mamy tutaj walczącego ISA 6, mamy tutaj Batchata, nie, AMX-a 1375, czyli 7, rozmiarowo jest podobny do Batchata 9 poziomu. Z elewacją AMX-a nie było szans, żeby znalazł przestrzał. Mamy medal Radleya Waltersa. Zostało 2, 4, 6 przeciwników, w tym 2 artylerie, 3 niszczyciele i 1 med. Przy czym meda już teraz widzimy, jest to
Panzermutz, także on nie będzie jakimś wielkim wyzwaniem, miejmy nadzieję, dla naszego bohatera, a przynajmniej nie powinien być. Jeszcze 10 zwykłych pocisków, 17 pocisków kumulacyjnych z penetracją 330, czyli na grubego zwierzę, i 3 odłamkowo burzące, zestaw naprawczy mały, apteczka mała i gaśnica mała, czyli albo bohater oszczędza, albo ma skrypt, albo woli po prostu sam kliknąć. 9 do 11, w tym momencie przyjeżdża tutaj Ferdynand. Dobrze by było go postawić na gąsienicę, ale nie w taki sposób, ponieważ postawił go idealnie, także miał na niego przestrzał. W tym momencie 4373 obrażeń, 9 zabitych przeciwników, jest szansa na medal pula i w zasadzie jeden strzał w tym momencie go od tego dzieli. Panzermutz, nie mam pojęcia co tworzy, ale dał medal pula naszemu bohaterowi, zostaje 4 przeciwników, w tym Waffentrager Aufpanzer 4, czyli niszczyciel 9 poziomu, Skorpion G, czyli niszczarka 8 poziomu, M12 i Su-14, także w tych okolicach artylerie mają ograniczony przestrzał ze względu na górę, ze względu na zabudowania, także jest pewne pole do popisu. Będzie być może teraz okazja złapać Skorpiona, dokładnie tak, Skorpion prawdopodobnie ma załadowany pocisk kumulacyjny, ponieważ rozbił się na płocie, udało się wyrównać, jest 12 do 12, Tam chyba IS-6 w tym momencie zdobywa bazę, jeśli się nie mylę, nie, T-29, Komet jest na linii 1, T-29 na linii 8-9, a nasz bohater jedzie w kierunku środka, także będzie w stanie wspierać i jednego, i drugiego, 11 zabitych przeciwników, T-29 przeprasza, ponieważ ma działo 90 mm, czyli to podstawowe, niewiele mogące, zresztą przekomicznie T-29 z podstawowym działem wygląda. Obieg 252U pisze holy shit, T-54, GG, lol. Także jest pod wrażeniem. Nie dziwię się, 11 zabitych przeciwników. Taki wynik nie zdarza się codziennie. 3 do zabicia, czyli jest tak naprawdę realna szansa na zrobienie medalu bohaterów Rosjeni. Trzeba tylko dobrze pokombinować, nie dać się zabić, ponieważ zostało tylko 348 punktów życia, także każda z tych artylerii jest w stanie zdjąć go na strzał. To samo Waffentrager Aufpanzer, który jak się okazuje ma pełen zasób punktów życia, w tym momencie już jest o 550 szczuplejszy, jego ilość tak naprawdę maleje. Jest kolejne trafienie, 380, także teraz pocisk odłamkowo burzący, także przy dobrym losowaniu nawet obyło się. 156 zadanych obrażeń, mamy już 6000, 1000 zatrzymanych na pancerzu i 618 po podświetleniu, co daje już 12 zabitych przeciwników, czyli bardzo dobry wynik. Artyleria strzeliła, Su gdzieś tam jest w okolicy, zbliża się do niego Komet, raz go trafia, taranuje jednak nasz bohater również i tego fraga wyrywa, także mamy 13 zabitych przeciwników. Wynik niecodzienny, Komet się chyba delikatnie podirytował tym faktem. No i jak się okazuje, artyleria zawitała na górkę, nietrafiony strzał, artyleria strzela, także w tym momencie nie da się już chyba tego tak naprawdę skopać. Jeden strzał, brakuje drugiego. W tym momencie mamy medal bohaterów Rosjeni. Zapraszam Was do tabeli wyników. Jeśli chodzi o wyniki, to naturalnie as pancerny. Do tego mamy podpalacza, pojedynkowicza, brutala, ogień skuteczny i rękę Boga. Medal Pasucciego, medal de la Granta i medal bohaterów Rosjeni za zabicie minimum 14 przeciwników, specjalistę, obrońcę, medal Neidina i duży kaliber. Nie wiem, czy dało się tutaj wcisnąć jeszcze więcej medali. Jeśli chodzi o liczby, oddał 32 strzały, z czego 28 dociągnęło celu i 27 go spenetrowało. 6775 obrażeń, z czego z dystansu większego niż 300 metrów tylko 192. Uszkodził 15 pojazdów, osobiście wykończył 14, także brakło tak naprawdę pewniejszego wyjazdu na tego WZ-a 111-1-4 9 poziomu i byłoby 15. Zarobił 48 tysięcy na czysto, 97 za bitwę, minus 35 tysięcy i 13 na naprawę. Dało to bazowe doświadczenie 1805, a po gwiazdce 5416. Ja się z Wami żegnam, wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was do komentowania, lajkowania, subskrypcji. Niezmiennie mnie to motywuje, pomaga w rozwoju kanału i do następnego odcinka. Pozdrawiam, bany.